W Lubinie do pierwszych klas zapisanych jest 356 latków. Liczba ta jednak może jeszcze ulec zmianie. No jeszcze do końca nie wiadomo, bo trwają cały czas badania dzieci w poradniach i tak naprawdę ile w końcu będziemy mieli sześciolatków w szkole, okaże się we wrześniu. W Głogowie zapisanych jest ponad 300 dzieci sześcioletnich. W sumie w 8 szkołach podstawowych trzeba było stworzyć dla pierwszaków 40 oddziałów. W miarę możliwości sześciolatki będą się uczyć w osobnych klasach, mówi prezydent Głogowa. Dyrektorzy składają wnioski, składają zapotrzebowanie na środki na to, aby zakupić niezbędne wyposażenie, niezbędny sprzęt. W sumie planujemy na najbliższej sesji przeznaczenie około 350 tysięcy złotych, które zostaną właśnie przeznaczone na zakup krzesełek, ławek, tablic, komputerów do sal, gdzie będą odbywały się zajęcia z dziećmi z klas pierwszych. Dodatkowe oddziały to również duże nakłady finansowe na płace. To dodatkowi nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, ale to również zwiększenie zatrudnienia w świetlicach, to również zwiększenie zatrudnienia w stołówkach szkolnych. Aby odpowiednio przygotować klasy na przyjęcie sześciolatków w głogowskich podstawówkach, potrzebnych będzie jeszcze dodatkowych 350 tysięcy złotych. Zgodnie z projektem do końca 2014 i do końca 2015 roku rodzice, których sześcioletnie dzieci rozpoczną we wrześniu naukę w szkole podstawowej, będą mogli do końca grudnia na podstawie badania poradni psychologiczno-pedagogicznej wnioskować o cofnięcie dziecka do oddziału przygotowawczego. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.